Cześć i czołem, z tej strony Jimmy. No i dzisiaj taki szybki wypad robię wieczorny. Odstresowanie się przed sesją na króliczki, ale tu widzę, że jakaś łania mulaka zachodzi mi od tyłu. Próbujemy ją na cicho zdjąć z Parkera Pythona. Parker Python, tak? Łukbloczkowy Python. Python. Jesteśmy ubrani w takie kompilacje półwojskowe, pół Bowen Crockett i jeszcze czapka Jambore kibicująca Niemcom. O, powiem szczerze, że dzisiaj ładnie zagrali. 4 do 1. Hat-trick pierwszy. O, było co oglądać. A w Hunterze, no to tam nic się nie dzieje. Niedługo pewnie wyjdą jakieś nowe rzeczy, a raczej na pewno. Zresztą sami zobaczycie. No. No ja stoi jak ta dupa wołowa i nie chce się na nas ruszyć, no by się ustawiła ładnie do strzału, bo to tak lipa z Parkera. Wiecie, że to jest najsłabszy łuk w grze, fakt faktem jest najcichszy, ale jest też najsłabszy, no. Odwróć się do nas. Wiatr w którą stronę jest? No, wiatr jest w drugą stronę, więc nie powinna praktycznie tak węszyć, więc coś jest pewnie pobugowane znowu. Samice. Że szkoda jest strzelać, bo wiem, że jej nie położę. Chyba, że spróbujemy trafić w kręgi. O, ruszyłaś. Akurat jak wstaliśmy. No. Idzie prosto na nas. On teraz wraca. No nie mam pojęcia. No widzicie jak to jest. Wabicie, nie wabicie. Kręgi szyjne, kręgi szyjne. Pokaż głowę, bo mi... pudło. Moi drodzy, pudło. Ale za to widzę królika z tyłu, zobaczcie. Tam sobie siedzi szaraczek. O, a tam dalej drugi. Możemy załatwić na dwa sposoby. Albo je trafimy. Może tak wytrwaczką z daleka, ale chyba nas usłyszały. To jeszcze jest byk mulaka, ale to... To nie tym razem. Świeczon. Uciekł. Czyli możemy biec, jak on biegał. Uciekł sam czuł, zobaczcie, byłem daleko na kucuch, ale to nic. Na szczęście mają to do siebie, że przycupują, pójdzie na ziemi jak bażanty, więc to nie problem, żeby je upolować. Ja już tu widzę, że tamten siedzi, chyba że mnie znowu łoczy ponoszą. Zaraz zobaczymy naszego uciekiniera, trzeba znaleźć gdzieś tu do góry pobiegł. On do strasznie słabo jest je wypatrzyć. Jeszcze fajnie było, gdyby deszcz padał. Deszcz to już jest w ogóle rewelacja. Widać królik z daleka. Tu siedzi nasza zguba. I pamiętajcie, najlepszy strzał królika to jest prosto w głowę. No, znaczy nie z czego strzelacie, bo jak z wiatruki to... W głowę jest pewien, tak? Pewny strzał. Pewny śmiertelny. I zwierzątko się nie mauczy. Pełni etyczne zachowanie. 1,6 kg, czyli 1,566. Jeszcze gdzieś tu był drugi. Też zaraz go znajdziemy. No. Nie wiem czasu ostatnio, wiecie. No to wszystko, sesja i tak dalej. Egzaminy. Trochę leń. Nagrywać też się nie chce, wiecie. O. Tu siedzi, nie wypuszczy się. A, jednak tak myślałem, że ucieknie, bo za blisko podeszliśmy. Gdzie ucieka? Ucieka. Ucieka na dół. Pudła. Dwa pudła. Się mocne pudła. Ktoś tutaj mógłby dostać kilka
milimetry pod nim przeleciała. Widzisz w tym miejscu. Powiem wam, że jakoś króliczki mi spadły do gustu jakoś ostatnio. Strasznie uwielbiam na nich polować. Jak mam chwilę, to króliczki. Tylko i wyłącznie, nic więcej. Wszyscy narzekają, że... No je... Ja też narzekam, no jest ich mało, tak? W porównaniu do prawdziwego, do rzeczywistości, to no... Pamiętajmy, że to nie królik żyje, tak? Na otwartych przestrzeniach się chowając, tak? W jakichś zaroślach i tak dalej, tylko tak żyje zając, tak? A Sylvilagus floridianus to jest królik florycki. One żyją w norach, no z tego co wiadomo. Tak, króliki ogólnie kopią nory. Żyją w tych ronach, żyją w tych norach, tak? Tam wychowują potomstwo, znaczy wychowują, tam rodzi im się potomstwo, etc. Tak więc tutaj bardziej zachowanie jest jak zając, a nie jak królik, ale cóż. Na Florydzie nie byłem, może tam króliki inaczej żyją. Niestety wam nie powiem, no. Dwa już mam, cholera. Nie za szybko wszedłem? Nie, 957 też, nie, nawet go nie wypatrzyłem. Aby się przydało nabić ten poziom wypatrywania, bo jest dość niski na królik. Tak samo jak z tym ptactwem, tak z piórem. To się długo nabije. Tak samo tropienie, bo przecież do kaczek, krzyżówek, albo do tych bernikli kanadyjskich to strzelamy zawsze w powietrzu. I więc zanim je wypatrzymy, to już będą dawno strzelone. No tu mam jakieś tropy 16:41 minut. Wypatrywania chyba już zbiłem właśnie 8 level, jak dobrze pamiętam. Znaczy tropienia, 8 level. Ale zaś się język plączy się, no to jakaś masakra jest, no. Chwilę mylę słowa. Żeby on nam tu nie uciekł zaraz. Wiem, że tam dalej na łące jeszcze widziałem dwa. O, to no, i tak w tym kierunku widzę tropy prowadzą. Na króliki by się przydatko taki, jakby powiedzieć, pies, tak? No, coś w stylu pointera, tak? Coś z rasy wyżłów niemieckich, albo coś w tym stylu. Pracujący górnym wiatrem, no i wystawiający zwierzynę, tak? Przyjmują charakterystyczną pozycję, tak? Charakterystyczny sposób układają swoje ciało, oznajmiając nam, w którym miejscu znajduje się zwierzyna. Gdzieś tu jest ten królik, cholera. A w takich miejscach już słabo go widać, słabo je widać naprawdę. Trzeba być teraz ostrożnym. Podejdziemy za blisko, to ucieknie. A nie lubię jej ganiać. O, jak już jest tam, to raczej jest spłoszony. Hopping, a jednak nie, jeszcze nie. Hopping powinno być skaczące, ale widzę, że... Jak było przetłumaczone, tak teraz znowu nie jest przetłumaczone. Oni też tam z tym lokalizacją plików, tu jest aktualizacja. Tu aktualizacja, która ogranicza plik. Ucieka, ucieka, ucieka tu. A czy to jest ten sam? O Jezu. Nie, tego nie widzieliście, tego nie było. To się wytnie, to się wytnie. To się wytnie, tego nie widzieliście. 10 cm pod nim, 20. To się wytnie. Siedzi. Jeżeli to jest ten sam, zaraz zacznę. Tak, ten sam. Widzicie, tam trabu z prawej on zawrócił. To są właśnie takie. No, one lubią kręcić. Żaden zwierzę tak nie kręci w tej grze. Oprócz królików. Strasznie. A Sparkera go sięgniemy. Dendalus jest naprawdę rewelacja. No. Trzeba się przyzwyczaić, ale jest rewelka. Patrzcie, dostał. Dostał. Ucieka ze strzałą spokojnie. To też jest taka wielka strzała, a zając jeszcze uciekł. On będzie być, że tak powiem, przeszyte na wylot i jeszcze... Zobaczcie, gdzie on dostał. O, przeszyło go na wylot, nie? O, tu jestem piękny ja i moja czapeczka kibicująca. O, zobaczcie. W sumie trochę kijowo go trafiłem, naprawdę. Łapki, tak jak... co to było? W Herkulesie, tak? Łanie Cyrenejską, czy Cyrenejską chyba, tak? Miałem upolować to. Przestrzelił jej dwie cewki, tak? Że padła w miejscu. No i wtedy jej wyjął. Bo za ścięgna trafił, wyjął strzała i puścił ją wolno. No tak też mówię. O, byłem blisko, tylko jedną przestrzeliłem.
Ale cóż tam, no. Faktem teraz królik nie powinien, że tak powiem, umrzeć od tej strzały, co najwyżej zostać w miejscu i czekać na dobicie. No. Wiele rzeczy tu brakuje, no. O, widzę królika, znaczy tam uciekę, tam daleko, tam daleko, tam daleko. O, 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 jestem. Ucieka? W sumie hopping, to właśnie ten hopping. Nie jest tak do końca uciekając z kim. Tak samo jak jest... Nie wiem... Fling, tak? Jak jest flying przy... mulakach, albo tych innych jeleniowatych. No w sumie to chyba się dotyczy... Nie, tylko jeleniowatych, tak? Flying. To podekscytowanie takie, tak? Czy, albo niespokojny bieg, że ogonek u góry jest i on tak podbiegają sobie, ten nerwowy taki, tak? Nerwowy podekscytowany, to zależy od sytuacji. A co my tu mamy za byka? Zaraz zobaczymy. O, powiem wam, że nie jest taki najgorszy, tylko że będzie ciężko go podejść. O, no. Jak nie jest skłoszony, to pójdzie w naszą stronę. Może jeszcze 4 minutki uda się go dojść i upolować. Zobaczymy. Dawno żadnego unikata nie spotkałem, bo naprawdę dawno. Ogólnie jakoś nie jestem zwolennikiem polowania na unikaty, bo... W sumie chyba nikt się nie nastawia na to, to jest takie zazwyczaj, wiecie, łód szczęścia, tak, że się idzie na zdrowie, w uciechu. Że się idzie i spotyka, tak? O, patrzę. Jest sam, czy jest ich więcej? No, to nie jest ten, to jest 50-45, tam jest jeszcze większy. Chyba, że po prostu tak wygląda z daleka. Nie, to nie może być ten. Tamten był dalej, o wiele dalej. No, godzina 23 doszła. No, sprawdzimy, czy to jest ten. No nie, jednak ten, widzicie, czyli tylko tak z daleka go pokazywało. Niech podejdzie bliżej tego, cofniemy, jeszcze pobiegniemy tego króliczka z lewej. O, myślałem, że to króliczek z prawej, a to ten. Tylko gałąź. Gałąź w sumie. Trochę duże gałęzie, ale nie widać też korzeni, pni. Ile go nie słyszałem przed chwilą, idąc tutaj. Bo w sumie też tak na kuckach pewnie siebie szedł. Nie zarażuję się, zaraz zobaczymy. Dawaj, dawaj. O, patrz, królik tu podbiega. Może by tego królika ściągnąć? Jeszcze spróbować tak na daleko. To ileś tak, że czekacie, dwa króliki. Tak, on podchodzi, czyli spokojnie. To jest mulak, idzie do nas. No to my go jeszcze raz podwabimy. Widzę tam jeszcze jednego królika za górką. Spróbujemy tutaj strzelić króliczkowi w głowę. O, dostał. Ale nie w głowę. No widzicie, tamten króliczek drugi... O, 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 i patrzcie, mulak też ucieka. Czyli... Wiecie jak to jest. Takie małe zwierzątko, bo wiatrówka sama w sobie, wiecie, no nie płoszy zwierząt. Bo nie wiem, czy wam pokazywałem. Możemy iść na kaczki, czy na coś w sumie. Zresztą widzieliście chyba na pierwszym polowaniu, co jest doktorku, tam jak ten pokazywałem wam króliki, wiatrówkę i tak dalej. Że można strzelać do królików i jeżeli padnie w miejscu, to nic się nie spłoszy, to tam... Widocznie biegnący królik spłoszył całą resztę. A. Nic straconego, rewelacji tam nie było, tylko tego królika dorwiemy i tego, co uciekł.
No zobacz, czy jest nasz. Dostał drugi raz. Leży. Leży czy siedzi, bo ja już nie widzę. Leży. Chyba dostał tylny skok. Skok, czyli łapa, tak? Łapał zający królików, skoki. Tylne łapki. No, dostał gdzieś tam leciał, chociaż farba pokazuje, że mówiłem, że ten skok dostał. To tu inaczej nie można przetłumaczyć, jakby będą wytłumaczyć. W Polsce mamy bardzo dużo słownictwa dotyczącego łowiectwa, danej zwierzyny, każdego gatunku. No, ci wszyscy Anglicy, Amerykanie, oni mają to ujednolicone i dla nich po prostu noga to noga. Jeleń też ma nogę, a u nas jeleń ma cewkę, badylę, tak. Dzik ma u nas biegi, rapety. A u nich wszystko ma nogi. U nas się, wiecie, zając szarak niby jest, ale no, mówi się ogólnie zając. No, u nich wszystko, co on wygląda jak zając, to jest zając albo królik. Nie ma tam jakiegoś takiego rozpoznania, rozróżnienia gatunków. Zero, tak nie wiem, jak to było. Kultury łowieckie właśnie, o, nie mają takiej kultury łowieckiej. Tam wszystko polega na pozyskaniu i upolowaniu. Kto ma lepszy sprzęt, ten wygrywa. Nie oszukujmy się, żeby tam upolować, trzeba po prostu iść na komisariat policji, dać prawo jazdy. Na podstawie prawa jazdy wydają ci pozwolenie na broń. Idziesz do pierwszego lepszego sklepu z bronią. Jeżeli masz to pozwolenie i pieniądze oczywiście, to mówisz, że chcesz tą i tą broń, pokazujesz pozwolenie, dostajesz tą broń, dokupujesz do niej co tam chcesz, pociski. No, mulak się dalej nazywa. Pociski, sprzęt, tak, celowniki optyczne. No, a następnie idziesz sobie na najbliższy CPN albo takiego sklepu. Są tam specjalne sklepy myśliwskie, ale wiecie, no, nie to co w Polsce, widzę królika. No i te sklepy mają licencję, tak? I taką licencję możesz sobie kupić, tak jak w kantorze było, jeden dzień albo na jedną sztukę, tak? Upolowanie jednego łosia i jednego baribala. Jelenie, wapiti. No jelenie łapiti, tam w sumie co jeszcze na północy ma. Widziałem chyba karibu, jak dobrze pamiętam. Ale nie chcę was skłamać, wiecie, bo jakoś już kiedyś się wgłębiałem w tą faunę i florę Ameryki, a teraz od jakiegoś czasu nie mam czasu po prostu. Nie mam czasu i wiecie, to wychodzi z głowy. Podstawowe gatunki można znać, ale z tego co słyszałem, to bardzo ciekawe jest polowanie na wiewiórki. No oni tam jedzą wszystko, widzę królika. Tak więc to będzie nasz ostatni królik i na dzisiaj to wszystko, kochani. No. Trzeba się uczyć, nie? Bo jak to się mówi, tak całe życie słyszałem i tak poszedłem na sobie, przestałem, że jak się nie chce dźwigać teczki, to trzeba nosić woreczki, nie? Nie chciało się nosić teczki, trzeba dźwigać woreczkę, a dokładnie tak było. Czyli wiecie, jak nie będziecie się uczyć, będziecie robić jako robole na budowie, albo jeszcze gorzej. Wiecie, nie cały czas na komputer, tylko trzeba jeszcze poświęcić czas na ważniejsze rzeczy jak edukacja. Tak więc tym zdjątkiem nawet nie będzie takie proste. Mówię wam dobranoc i dasz burę.